Chciałbym Wam pokazać dzisiaj wolierkę z tyminkami. Co chciałem powiedzieć, przyniosłem już je. One były, jak pamiętacie, w tej wolierze obok, razem z kanarkami. Także już wcześniej mówiłem, że przeniosę, bo już tam się robiło niebezpiecznie. Tyminki jednak są, mają takie większe bażanty. Już jak tam skakały, to czasami widziałem, że potrafiły nawet i kanarka przygnieść. Także przeniosłem wreszcie je. Myślę, że no tam są osłonięta woliera. Tu nie osłonięta, ale myślę, że już nie jest aż tak zimno, żeby coś tam się im działo w końcu bażant. No, wszedłem do środka, bo przez te kratki niewiele można było zobaczyć. To jest samiczka. To jest samiczka z zeszłego roku. Właściwie nie, ona jest dwuletnia. Sorki, to jest dwuletnia. Teraz właśnie spojrzałem, że jest ta starsza, bo tu miałem parę właśnie tyminków. Tą samiczkę z takim starszym, no, czteroletnim samcem. Kupiłem je chyba latem albo na jesieni zeszłego roku. Tylko że niestety ten samczyk mi padł. Nie wiem z jakiego powodu. Przezimował praktycznie całą zimę. Nic mu się tu nie działo. Zresztą do końca chodził. Do końca chodził, do końca jadł. Jakichś takich nie było oznak po nim, żeby czy chudł, czy coś by mu się działo, czy z piórkami. No tak w ogóle nie było żadnych oznak jakiejś choroby. Któregoś ranka przyszliśmy i już tutaj na tej budzie właśnie leżał. Dziwiło też mnie, że wskoczył na budę i po prostu rozłożył się plackiem i na niej leżał. Nie, nie wiem, co tu się wydarzyło. Na pewno tu nic nie weszło do nich, na pewno tu nic nie przydusiło go zresztą. Samiczki by nie oszczędził. Nie mam zielonego pojęcia. Szkoda mi tego samca, bo ładnie już był dorosły. Tutaj właśnie mam tego samczyka nowego. No też kupiony był w zeszłym roku, młody, z pierwszego 21 w zasadzie. Z wiosny. I on siedział właśnie z kanarkami. Myślę, że kojarzycie go w tamtej wolierce. Został przeniesiony tutaj. Razem został przeniesiony ze swoją samiczką. Samiczka jest, tylko że ona chyba się chowa, ale tu go nie widzę za budką. W budce też jej tu nie ma. Myślę, że z drugiej strony za budką siedzi. Także w tej wolierce będę miał już samca i dwie samiczki. To do lęgów nie dojdzie na pewno w tym roku, dlatego że samiec jest stanowczo za młody. Natomiast ta samiczka już miałaby jajka, mogła znosić. No straciłem tamtego samca i nie doczekam się, jak wspomniałem, lęgów. No, samczyk tu już nerwowo się porusza, nie wiem czemu. W kanarkach jak siedział, wchodziłem, stał mi nad głową, nie uciekał, nie. Nie zachowywał się tak nerwowo, natomiast teraz tutaj jakby mi już całkiem nie pamiętał. Samiczka, widzę, jest wciśnięta tutaj między właśnie budkę a ten pieniek. No tu nie widać jej w ten sposób. No ja ją tu dostrzegam, natomiast optyka tak nie pokaże dokładnie. Ta wolierka jest dla nich znacznie większa, aniżeli to miały u kanarków. Tutaj mamy 3 metry długości, ponad 2 metry wysokości, to za 2,20, 2,5 nawet może jest w tym wyższym miejscu, gdzie jest dach. No i tu z 1,5 metra szerokości mamy. Co najważniejsze, tu jest sucho. Tu jest wysypana kora, jest pod spodem piasek. To jest właśnie ważne dla bażantów, żeby była, żeby nie było wilgoci, żeby nie było mokro, dlatego że im zaraz się kręcą nogi. To znaczy, to wyraźnie widać właśnie u małych, palce im się skręcają. Tu nie wiem, czy nam się uda pokazać. Właśnie to jest ta samiczka i ona ma takie jednej nogi palce skręcone. To jest właśnie spowodowane zimnem. Była młoda, prawdopodobnie z naturalnych lęgów. Wysiadywana była właśnie czy na piasku, czy dosłownie na ziemi, nie w gnieździe gdzieś. I ten maluszek jak sobie siedzi tymi nóżkami na tej mokrej ziemi, to dostaje takie skrzywienia palców. To często właśnie chyba rządzi.
Kupawi też się zdarza. To jest właśnie z naturalnych lęgów, że kręcą im się te palce. Tu widać, co do nas idzie. Że ma takie skręcone paluchy. Także tu będzie na pewno, będą miały na pewno sucho. I nic się takiego wydarzyć już nie wydarzy.